ci powiem tak, że nie wiem nic ja. Patrz, liczysz medy. Kto można hila pojechać? Leoparte 5-4, Progetto, Revolarista 4-4, LT. No to ja bym pojechał na hila. Dużo mają medów, mają bardzo lekki skład. Mają ciężki, tylko te 9-5 podzamkowa. AMX są to tory, RHM tory, Hellcat heal raczej. Bardzo dużo czołgów, które mogą pojechać na hila. A z hila można wystrzelać ich, ale są dwie arty, więc nie wolno być tu. Bo tam arta klik. Klik! Klik, klik! Klik, klik! O, te 4-4 środek, szczere pole, Eltek szczere pole, środek, dobrze. Wszyscy są do wystrzelania. Jest, o, te 7-1 jeszcze, dobrze, wszyscy są do zniszczenia. Te deki dobrze jadą tory, tak jak sądziłem. Tak jak sądziłem, elegancko. Będziemy mieli tak, T5-4, Leoparda, Revaloriza, Progetto. To będziemy mieli, to są 4 czołgi będziemy tu mieli. Szanuj życie. Szanuj życie, me! Ciężki. Jeden CTA przyjechał. Nie spodziewałem się go tu w sumie. Ale to spoko, jest łatwe do zniszczenia. Ma dużo peny, ale to spoko. On zjechał już. No. Ale ja Leopardę bym tu porobił. Tutaj gdzie ja jestem, możesz. Arta będzie mogła strzelać, ale może porobimy. Czekaj, no tutaj mam czołgi. Dobra, to ja mam pozycję trzymać. Ja czekam na Laosie. No, aha, tutaj jest 5-4. Ja czekam na Laosie. Jezus, nie wiem. O, dobra. Czyli Leopard jest dupą. T29. O kurna! Dupa jeża. Zauważyłam, że dzisiaj moje ulubione słowo to nie wierzę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest nie wierzę. Już teraz. W promocji. On mnie z hajeką zaraz zabije wszystko. No nie wierzę chyba. Podoba mi się to, że tak dużo czołgów pojechało na hila, są otoczeni, ale nasi giną na podzamkowie na przykład, bo T95 ich farmi. T95 ich rzeźbi. Tutaj wyjeżdżają, nie wiem czy widzisz. Panie, ja wszystko rozumiem. Ja wszystko rozumiem, ale ty musisz też zrozumieć, że to nie jest taka prosta sytuacja. Bo jak ja odpuszczę to, co trzymam, oni obrócą się i pojadą tutaj i tu jest... Jak nas objadą, to jesteśmy w dupie. A jak tu nie... No musisz tam nie trzymać, no. Artakadę. Mam 700 HP, teraz 300, także... No to sobie tam cofnij sobie sejfik i tyle. Ja będę miał zaraz bić na T95, ale zarąbiście. Dobrze, jest git. Róż dupę tym tłustym T95. Jesteś niemiły. Dobra, kurna, jest grubym czołgiem. Nie ma jawina. Jezu. Gina. Nie gin. Ale wpuść ich, nie wychylaj w ogóle. W ogóle nie wychylaj ich, bo ci artę zabijano. Tylko stój sobie tam. Oni mają wyjeżdżać pode mnie. Ja ich sobie zabiję wszystkie, tylko żebyś żyła, bo jak oni zobaczą, że ty ten nie osukurujesz mnie, no to ja jestem w dupie. Aha, Leopard z lewej, dobra.
Teraz tak, muszę sobie zabić leoparda najpierw. Odbiłem się od leoparda, to jest bardzo, 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 bardzo zła wiadomość. Ale go sobie porobię zaraz inaczej troszkę. Nie wiem. Ja trafiłam, proszę. Ładnie, ładnie. Nie polosowało waloriska mi. Dziękuję, Stanisław Jagielski. Dziękuję ci bardzo. Dobra, porobiłem leoparda elegancko. Jestem idiotą. Trochę i dużo. Fajnie, że CDAS by zrobił kraksa. Do wyciągnięcia. Najważniejsze to nie dać się zabić Arcie, no. Tak jak wczoraj. Arto ma bicie prawie wszędzie na tej mapie. To jest bardzo trudne. Serce mi stanęło. Jest to spoko miejsce, no bo jak mi wyjedzie z tyłu, to do przodu, jak z przodu, to do tyłu. I mogę się cofnąć tak, że Arta nie strzeli raczej. Nie wiem, kto kapuje. Borsik raczej.
No ale jeszcze liczę, że jakaś samobójcza będzie maszynka. Nikt nie będzie samobójcą. Dobra. O kurna. Bardzo, 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 bardzo źle. Do kurna, wjechała Arta. Kurna, wjechała Arta. To już rip. Mogę tu spróbować. Arta. Kurde, przebił. Szkoda, że Wartę nie polosowało. To był mega pech. Bo jakby polosowało Wartę, to by dało bardzo dużo. Bo to by dokładnie dało to, że nie musiałbym się tak śpieszyć. Najgorsze to było to, że nie polosowała Warta. Najbardziej mi to zabolało. Szkoda, szkoda. Ja nie jadę na to prawo, w dupie to mam, tam ginę. Jadę sobie na lewo chyba. Serio? To jadę z tobą. Albo nie. Albo dobra, bo jeszcze tam nie byłam. Jezus, jeszcze mi się rozbiła. Jeszcze tego brakowało. Mam pytanie do twojej dziewczyny od Skywalkera. Przekażesz jej? No dobrze, przekażę. Jak będzie miała ile subskrypcji, to nagra swój pierwszy film. Pierwszy milion. Nowy rekord. Milion subów bez filmu. Ale to jest pięknie, zobacz. Widziałeś? Wow, ale pięknie. Nie, no nie wiem, ile będę mieć subów, żeby nagrać. Dużo. Ciężkie pytanie. Tak, bardzo dużo więcej od ciebie. Na pewno. O, na pewno więcej ode mnie. Gąskę mu trzeba zdjąć. Ma gąskę zdjętą. Mhm. Już nie może ciałem ruszyć, dobrze. Trzeba go trzymać na gęsi. Nie musisz się. On nie ma chyba na ciebie bicia, czy ma? Kurna, teraz będzie chyba miał. Jak zawsze, poszkodowana. Widzisz, zawiodłem. To jak? Nie przebijam go w garnek. Nie go w ogóle nie przebijam. Golden w garnek powinny. Ale tak to nie pikun, ma 360 peny. No właśnie. Pewnie hitem 360 peny. Hit? Nie. Zwykły? Mapę? Mhm. To dziwne. To miał farta trochę. Szkoda, że ja nie mam farta. Widzę, oglądam właśnie tego nie farta. Na życiowy nie fart w wodzie. Filipie, wszystkiego najlepszego, ziomek, z okazji urodzin. 100 lat. O, przebiłem. Wszyscy się boją. Dobra. Zładowałam hajk. Strzelił. Jest KD. Wow. Ale hajk, kochanie. Ale hajczek, kobietko. 37. Tak to się robi, zwykłym. Znaczy golden w sumie.
Tak, to się robi na dzikim zachodzie. Kochanie, co ty robisz? Się sama się zastanawiam, ale... Ze swoim życiem grając ze mną. Ciekawe, ile jeszcze. W ogóle pamiętam... kiedyś na tej mapie jeszcze starej. No. Gdzieś tutaj można było w tym miejscu wjechać jakby na takie półeczki i mieć bicie tutaj jakby. No wiem. I pamiętam, że stałam tam witałbym. Ojej, kurna. Citerka można rzec w sumie wtedy. No. To było jak cheaty. Fajczuk. Fajny, najlepsiejszy. To były czasy, teraz nie ma czasu. Dokładnie, niestety. Ale mega mi się podoba ta mapa. Już to mówiłam chyba 10 razy, ale... Ale kochanie, ale podoba ci ta mapa, bo tak no w sumie to nie wiem. Nie, ale serio, ładno jest. Prawie trafiłam. Ale tak serio, serio? A zgadnij, ile zrobiłam uszkodzeń. Mniej niż zero! Nie no, chyba 40. Nie, więcej. To nieźle. Nie no, to jak już więcej niż 40, no to tak. Z 1000? Za dużo. A, to. To trudno. Ja zrobiłam 357. Przebij to. O, ale już mam po tym... Ała. Fopek. Ała. Jezus. On jest na reloadzie. On mnie nie przebił trzy razy. Także jestem w szoku. O. To jest skill. No. Mam fraga, to już jest dobrze. Dobra, musisz mnie tutaj zagadywać, żebym nie zasnęła. Wymyślę jakieś historie. Nie no, ale tak bardzo aż to się nie rozgaduj. Robię damage! Witam, Polish Military. Co to jest program rekrutacyjny? To jest sposób na zdobycie czołgu premium za darmo. Jest takie coś. Takie coś pięknego. Trzy arty. Nie no, świetnie. Atalia jedzie spotować, a ja snajpię. Celuję na wodę. Może ktoś przejdzie, jakiś baczę czy ktoś. Gieser dostał ode mnie. Przejechał Udes, ale nie zdążyłem. A ja zjeżdżę. Artakade. Rozbił się, ale noob. Ja się z niego nie śmiałam, bo też prawie się przed sekundą rozbiłam. Ale on się rozbił i pojechał środkiem. To jest jakby podwojenie problemu. Odbiłem się od projektu, a mógł być frak, a mógł Ej, być. Słuchasz, no ja sobie jadę i nie widzę.
Jedziesz sobie, ale sobie jedziesz. Już czuję, że nie skończy się ta miejscówka tutaj dobrze. No. Ale YOLO. YOLO WAGEN! No. Jeszcze tym desem, czy nie? Kurczę, kurczę. O. Co to tu? Trafiłam. Jakiej playlisty słucham na Spotify'u? Spotify? No. Tak, aha, świecę się, czyli otwarte zaraz dostanę. Świetnie, świetnie. O, strzeliła. Multi, ty nie wbijałeś się z T2 na swoim koncie, nie, ale robiłem wytychę w tydzień z T2. Ale się Arta 600 damage. Dostałem w tej bitwie dwa razy darty, kurde. A ja o dziwo tylko raz. O Jezus, zobacz, po mnie wyjechał. Polak. Kurde. Jeszcze amunicję mi rozsadzę. No nie. Tego jeszcze nie było. Ale się chyba wystrzelał. Nie. Tak, chyba już. Christopher, tylko ciebie wtedy. Świetnie. Kurde, wybra. Powiem ci, że uważam, iż coś mi nie idzie w tą grę. Od kiedy? Zawsze ci dobrze. Aha. Troszeczkę sarkazm słyszę. Nie. Co ty? Dobrze ci wczoraj szło. Po prostu się nie starasz też wydłużyć challenge, żeby więcej czasu ze mną spędzić. Chcę zobaczyć ciebie u sego. No. Mama do mnie dzwoni. Chcesz za dwóch?